Było o nich głośno w całej Polsce, ale tak szybko jak stały się popularne, tak szybko zniknęły. Po wielu publikacjach i złośliwych komentarzach Katowice zdemontowały ławki i kosze, które Miejski Zarząd Ulic i Mostów polecił zamontować pod wiaduktem drogowym. O tym, jak strefa wypoczynku zamieniła się w strefę wstydu, Łukasz Kądziołka. Zdjęcia tej strefy wypoczynku w Katowicach Zawodziu obiegły już media ogólnopolskie. Ławeczki pod wiaduktem drogowym nad Rawą, mówiąc delikatnie, nie przypadły do gustu mieszkańcom. Niektórzy nawet nie zdążyli skorzystać, choć często tu przychodzą. Szkoda pieniędzy na te ławki. Po co te ławki pod mostem? Tu mało by ludzi tu siadało. Niemożliwe, żeby tu siedzieli. Nie. Ławkowo-betonowa przestrzeń rekreacji, która powstała z inicjatywy miasta przy okazji remontu wiaduktu, została obśmiana. Niektórzy obawiali się, że z takiej zachęty do spotkań towarzyskich skorzystają osoby, które nie do końca potrafią się zachować. Byli też mieszkańcy zdezorientowani, co pokazała ankieta zorganizowana na dzielnicowej grupie. Większość osób w ogóle nie wiedziało, skąd te ławki pod mostem. Myśleli, że zostały przeniesione ze skweru obok. Tak chyba była połowa mieszkańców, było za tym, żeby one wróciły na miejsce. Natomiast oprócz takich kilku głosów, ale raczej to były głosy prześmiewcze, mieszkańcy po prostu chcieli jednak ławek na zewnątrz. Na zewnątrz wiaduktu oczywiście. Niektórzy dla żartów zasugerowali, żeby pod wiaduktem postawić jeszcze food trucka. Takich planów miasto nie ma. Po tym jak ławki stały się sławne, szybko zniknęły. Ławki zostały już przez MZUM zdemontowane, są w tej chwili w bazie MZUM-u. Miejsce, w którym one stały, zostało zabrukowane, a ławki zostaną przeniesione, też zgodnie z sugestią mieszkańców, na drugą stronę mostu. Całej sprawie smaczku dodaje fakt, że początkowo przedstawiciele miasta kłamali, twierdząc, że strefa wypoczynku pod wiaduktem to inicjatywa wykonawcy przebudowy wiaduktu. Media szybko jednak kłamstwo wychwyciły, a mieszkańcy sugerują, żeby następnym razem zapytać ich o zdanie. W końcu to oni wiedzą lepiej, czy chcą siedzieć w otoczeniu zieleni, czy pod wiaduktem, po którym jeżdżą samochody.